Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym sobotnim dniu możemy być razem i razem budować naszą wiarę poprzez Słowo Twoje, Słowo Boże, zapisane w Piśmie Świętym, aby w tym czasie, który dzisiaj jest przez wszystkich ludzi nazywany trudnym czasem, żyć w ścisłej łączności z Bogiem i korzystać z Jego błogosławieństw. Ja się cieszę, że znowuż jestem w Sosnowcu. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ostatnim zborem przed pójściem, przed powołaniem mnie do pracy w kościele, to był właśnie zbór w Sosnowcu. Tu byłem członkiem przez trochę lat, wcześniej w Katowicach, a kiedy w Katowicach było tak ciasno, że nie można było się już zbierać. Wtedy nie mieli jeszcze swojego domu. Wtedy chrzty były około 30 osób każdy. Wtedy kupiono na Ludwiku dom. To już chyba już niektórzy pamiętają. I tam ja, mieszkając w Brzezińce, pracując w kopalni, przeszedłem do właśnie zboru w Sosnowcu, a wcześniej, no to pamiętam jeszcze zbór w Modrzejowie, jeszcze w Warszawie jest siostra właśnie z tego zboru, mamy z nią kontakt. Cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem i że możemy mówić o czasach końca, a przede wszystkim o tym, co Jezus Chrystus chce powiedzieć swojemu zborowi w tym czasie ostatnim. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 21, 25 i 26 wiersz Pan Jezus przepowiada, ale też określa te czasy, jakie one będą. I mówi, będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Dwie rzeczy tu dla mnie są niezwykle ważne. Przede wszystkim trwoga bezradnych narodów. Przyszedł czas, gdzie narody ze swoją wiedzą, umiejętnością jest bezradny wobec sytuacji, w jakiej się znalazł. I druga rzecz, ludzie drętwieją przed strachem o przyszłość. Tak wygląda dzisiejszy świat. A w książce Życie Jezusa jest jak gdyby komentarz do tej sytuacji i czytamy, że stan podniecenia ogarnia cały świat. Cały świat. A znaki nadchodzących czasów są złowróżne. Nadchodzące wydarzenia rzucają coraz dłuższe cienie. Duch Boży opuszcza ziemię, na którą to spada nieszczęście za nieszczęściem, na lądzie i na morzu srożą się nawałnice, trzęsienia ziemi, powodzie, morderstwa i pytania. Kto może odgadnąć przyszłość? Gdzie znajduje się granica bezpieczeństwa? Gdzie się schować przed tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją tu na ziemi teraz? Bieg życia ludzkiego okryty jest tajemniczą zasłoną, lecz Kościół Boży, prawdziwie wierzący ludzie mogą dziękować wiekuistemu, że za tą zasłoną jest droga, jest On. Wielu ludzi żyje w niezadowoleniu, ponieważ nie zna Bożych obietnic.
tajemnicę naszego codziennego zadowolenia tkwią w ścisłej łączności z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj w pierwszej części nabożeństwa, gdzie mówiliśmy o ofiarności, to można powiedzieć, że nie ma problemu ofiarności u ludzi, którzy żyją w ścisłej łączności z Chrystusem. A ta łączność nam jest dzisiaj coraz bardziej potrzebna z uwagi na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Ale przed wielu laty w Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale czytamy, że Pan Bóg przychodzi do jeszcze nie Abrahama, ale do Abrama. Pierwszy i drugi wiersz mówi: wyjdź z ziemi twojej, od rodziny twojej, z domu ojca twego i idź do ziemi, którą ci wskażę. I uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Abraham, tak później zostało zmienione jego nazwisko Abram, żył w świecie bałwochwalczym. Wydawało się, że nikogo nie ma już, kto by prawdziwie wierzył w Boga, że wiara wygasła. Bóg wtedy przychodzi do Boga, do Abrahama i mówi do niego w wierszu 'Wyjdź z tej ziemi, idź do ziemi, którą ci pokażę. Myśmy się przez czas pracy 10 razy przeprowadzali, ale zawsze był jakiś adres i zawsze było wiadome, dokąd się idzie. Abraham otrzymał propozycję, a może nie tyle propozycję, co nakaz: wyjdź z tego miejsca, gdzie jesteś, a ja ci pokażę, gdzie się masz zatrzymać. Ale wtedy to nie było. Dzisiaj to człowiek bierze torbę podróżną. Jeżeli jest bogaty, to ma konto w banku, to ma kartę, to ma coś innego jeszcze. Nie zabiera ze sobą wszystkich rzeczy, ale wtedy to trzeba było wielbłądy, barany, te wszystkie, cały dobytek prowadzić ze sobą i iść gdzieś. I tak właśnie Pan Bóg powiedział do niego. I w 15 rozdziale i w 5 wierszu Pan Bóg mówi do niego tam, tak. Nie bój się, w pierwszym wierszu, nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą, zapłata twoja będzie sowita. Tak określił Pan Bóg to, co chciał w przyszłości uczynić z Abrahamem. I później wiersz 6. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Czasem potrzebujemy takich sytuacji, w jakich był Abram jeszcze wtedy. Pan Bóg go wyprowadził w wieczór, jeszcze dalej trzeba iść w nocy. Ta noc była bardzo ciemna, bo było wiele gwiazd na niebie.
My wiemy, że jeżeli im ciemniejsza noc, tym więcej gwiazd widzimy. I teraz uczy Abrama wiary i mówi: policz te gwiazdy. Będziesz je mógł zliczyć? Taka jest moja moc. Nie bój się. Ja jestem twoją obroną. Ja jestem twoją tarczą. Bóg powołuje Abrahama, aby przez niego zachować prawdziwą służbę Bożą. Ja jestem twoją nagrodą. Ja jestem twoim obrońcą. A jako dowód tego, popatrz w niebo. Tam zobaczysz moją moc, moje obietnice. Możesz zliczyć gwiazdy? Ktoś powiedział, że obietnic w Słowie Bożym jest tyle, co gwiazd na niebie. A im ciemniejsza noc, tym więcej tych gwiazd możemy zobaczyć. Tym jaśniej świecą. I czasem Bóg potrzebuje zastosować taką sytuację, żeby ten człowiek mógł pojąć te wszystkie obietnice, które są w Słowie Bożym. A bardzo często, zresztą ktoś kiedyś ułożył takie słowo, ono dość często ma swoje zastosowanie, że jak trwoga, to do Boga. Jeżeli problemy powstają, to szukamy czegoś. Pastorze, niech się pastor modli za mnie, dzwoni więzień, bo to i tamto i owo. Ale jeżeli tego nie ma, to później zapominamy o Bogu. Żyjemy według swojego planu. My mamy rozeznanie we wszystkim. Im więcej ciemności, im więcej doświadczeń, tym więcej gwiazd, tym więcej obietnic. Boże zapewnienie dla nas i to spojrzenie w niebo także znajdujemy u proroka Izajasza w 40 rozdziale i wierszu 26. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Początek tego kwartału była lekcja, że właścicielem wszystkiego jest Bóg. On jest stworzycielem. I teraz Pan Bóg mówi: popatrz, to wszystko istnieje dzięki temu, że powiedziałem: niech się stanie. I to wszystko od początku tak trwa. Nie było żadnej katastrofy we wszechświecie. To się wszystko rusza, to nie stoi na trwałym jakimś fundamencie. To jest w ruchu, niczego nie brak, nikogo nie brak, wszystko istnieje. Popatrz na to. Boże zapewnienie. Żadna z tych obietnic nie straciła na swojej wartości. To chyba powiedział Jozue, gdy podsumowali, czy wchodzili do ziemi obiecanej, a przypomniał całą drogę. To była wędrówka 40-letnia, ale mówi, niczego nie brakowało. Na pustyni było jedzenie, na pustyni była woda, na pustyni było wszystko i był obłok albo słup ognisty, który ich prowadził, ogrzewał i był wszystkim dla nich.
czas jeszcze bardziej potwierdził wartość każdego Słowa Bożego. A dzisiaj to nie jest czas na rozpatrywanie tego, co się dzieje w świecie. Dzisiaj jest czas budowania wiary i trzymania się mocno tego, który to wszystko stworzył. Jak Abraham przyjął Bożą obietnicę? Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział i 6 wiersz. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to za sprawiedliwość albo ku sprawiedliwości. Abraham nie dyskutował, nie szukał jeszcze jakichś innych potwierdzeń. Jemu wystarczyło, gdy popatrzył do góry i faktycznie Bóg to wszystko utrzymuje w swojej ręce. A jeżeli to wszystko utrzymuje, to ja nie muszę, jeżeli ja będę z Nim, to ja nie muszę się martwić o siebie. Abraham uwierzył, ani na chwilę nie zastanawiał się nad tym, czy Bóg może dotrzymać słowa swoich obietnic. Czy my dzisiaj jesteśmy tak samo pewni Bożych obietnic? Czy mamy takie samo zaufanie w bezgraniczną opiekę i prowadzenie wiekuistego? W czasie, w którym rozgrywają się ostatnie wydarzenia w historii Ziemi. Czy mocno trzymamy się Bożych obietnic, wierząc, że stanie się to, co Bóg obiecał? Gdy do Jezusa Chrystusa przychodzili ludzie, prosząc o wyleczenie albo uzdrowienie, to w wielu przypadkach Pan Jezus mówił, czy możesz w to wierzyć? A bardzo często dodał, niech ci się stanie według twojej wiary. A jak jest z nami ludźmi? Pewnie nieraz słyszeliście takie słowa. Modliłem się, czy modliłam się, ale ja i tak wiedziałem, że nic z tego nie będzie. A apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, a wiara jest pewnością, a bez wiary nie można podobać się Bogu. Abraham uwierzył, ani na chwilę nie doszła do niego jakaś myśl, która by dawała jakąkolwiek wątpliwość. To powiedział Bóg, koniec, nie ma innego wyjścia. Popatrzmy teraz w liście do Hebrajczyków, wiersze 17 do 19. 11 rozdział, 17 do 19 wiersza. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, a ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę. A myśmy mówili, uczynię cię w naród wielki, do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Znamy tę historię. To jest przerażająca rzecz, kiedy w sytuacji Abrahama, człowieka już bardzo podeszłym wieku, rodzi się syn, który ma być
początkiem narodu, narodu Bożego. I Pan Bóg do niego mówi: ofiaruj na ofiarę paloną. Abraham nie dyskutuje. Pewnie dzisiaj, gdyby ktoś podobne jakieś sytuacje, w jakichś sytuacjach się znalazł, to pewnie by powiedział, że pewnie powinien on iść gdzieś do seminarium, gdzieś tam, aby służył Bogu. Abraham dosłownie brał Słowo Boże. Nie myślał, co to może znaczyć. Gdy doszli pod górę, gdy zostawił sług, gdy zostawił swojego osła, to powiedział do nich: zostańcie tu, a my wrócimy, gdy złożymy ofiarę. On wierzył, że wróci z Izaakiem. Bóg może, Bóg ma moc i tego dzisiaj nam bardzo potrzeba. Wtedy, kiedy wszystko się rozwala. Uwierzył Abraham. Wiara, stanowcza wiara, bez cienia wątpliwości. Co objawia spojrzenie w niebo? O ile więcej otrzymalibyśmy od naszego Ojca, gdybyśmy wierzyli Jego słowom. Każdy z nas wie, co tam w sercu jest, jeżeli cokolwiek czytamy, jak sobie to komentujemy. Gdyby Izraelici, to cytat z książki Śladami Wielkiego Lekarza, gdyby Izraelici zastosowali się do otrzymanego nakazu, staliby się przykładem zdrowia i pomyślności. Gdyby żyli według planu Bożego, zostaliby ochronieni od chorób nękających inne narody. Osiągnęliby większą niż tamci tężyznę fizyczną i umysłową. Staliby się najsilniejszym narodem świata. Gdyby, jeśli, to są warunkowe słowa. Co widział Mojżesz dzięki wierze? 11 rozdział listu do Hebrajczyków, 25 do 27 wiersza. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo nad skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. No to też postać bardzo warta takiej szczególnego przemyślenia. Przede wszystkim narodził się wtedy, kiedy prawo państwowe zabraniało się rodzić chłopcom. To pierwsza sprawa była. Ale rodzice i położne, akuszerki, jednak narażając swoje życie, unikały tego, żeby doprowadzać do śmierci narodzone dziecko. To samo rodzice. Kiedy można było, kiedy był spokojny, kiedy nie dawał za dużego znaku życia, wtedy był w domu.
Ale później czytamy, że spleciono plecionkę, włożono go tam, położono na rzece i pływał sobie Mojżesz na rzece Nil, a z drugiej strony wyszła córka Faraona. Zabrała dziecko, pewnie uznała, że to cud, będzie następcą Faraona. Wy znacie tę historię dokładnie. Wyszkolono go we wszystkich możliwych dziedzinach, ale on to, co u niego zostało wszczepione przez matkę i ojca, to, co później Duch Święty, jak działał na jego umysł, pokazał w swoim życiu, że wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz. Odróżnić, co jest bardziej wartościowe. Tak nieraz przed wieloma ludźmi stoi taka sytuacja. Przede wszystkim przed młodymi ludźmi. Kariera albo wierność Bogu. No i wtedy się wybiera to, co się uważa, że jest najważniejsze. Mojżesz nie tylko myślał o Bogu. On go widział. Dla niego Bóg był nieustannym widzeniem. Nigdy go nie stracił ze swoich oczu. Widział Jezusa jako swego Zbawiciela i wierzył, że Jego zasługi będą Mu przypisane. Ta wiara nie była dla Mojżesza zagadkową sprawą, lecz rzeczywistością. To jest wiara, jaka nam dzisiaj jest potrzebna i która ostoi się w czasie doświadczeń. O, jak często poddajemy się zniechęceniu dlatego, że nie patrzymy na Jezusa. Bardzo smutno jest, że po tym czasie chorób, po tym czasie, kiedy zamknięto kościoły, wiele ludzi nie wróciło już na sobotnie nabożeństwa. I ciężko nieraz jest przekonać, bo tak mi jest wygodniej. Tak ludzie odpowiadają. Tu jest powiedziane, jak często poddajemy się zniechęceniu, dlatego, że nie patrzymy na Jezusa Chrystusa. Co widział Szczepan, gdy patrzył w niebo? Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wiersze 55 i 56. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiąwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. To są słowa Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę, za Jezusa Chrystusa. Jego wyznaniem wiary
było, widzę niebo otwarte. Widzę Jezusa Chrystusa siedzącego, stojącego po prawicy Ojca. Co się dzieje dalej? Wydawałoby się, że powinni wszyscy zatrwożyć się na głos tych słów. A tu czytamy, oni zaś podnieśli wielki krzyk. Zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. Nie chcieli słyszeć tego. Wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Rzucali kamieniami, aż zmarł. Ale widział, gdy patrzył w niebo przed swoim zgonem, Jezusa Chrystusa jako orędownika, jako pośrednika u Ojca. Co widział Jan na wyspie Patmos? On wiele razy w objawieniu świętego Jana mówi: widziałem niebo otwarte, widziałem świątynię, widziałem Jezusa Chrystusa wychodzącego czy wchodzącego do świątyni. I wielokrotnie mówi: widziałem, kiedy Jan patrzył w niebo na wygnaniu na wyspie Patmos. Jeżeli chcemy ocenić i doświadczyć w naszym życiu wielkość i dobroć Bożą, to musimy wznieść nasze oczy poza granice naszej ziemi. Podnieść nasze głowy do góry, tak jak wiele razy w Piśmie Świętym Pan Bóg zachęca. I zobaczyć Jezusa Chrystusa w świątyni niebiańskiej. Pamiętamy albo rozumiemy, dlaczego Pan Bóg kazał Noemu okno uczynić w dachu, a nie z boku, tak jak wszyscy inni, budując domy czy budując jakieś obiekty, aby jego oczy były zwrócone do góry, do Ojca. Tron Boży otoczony jest miłosierdziem. Ale znamy taki psalm i prawdopodobnie wielu z nas zna go na pamięć. Jest to psalm 121, gdzie jest po prostu zachęta do tego, abyśmy nasze oczy zwracali do Boga. Tylko pierwszy i drugi wiersz przeczytamy. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Dawid ułożył ten psalm na pustyni Faran bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości o śmierci Samuela. Taka informacja jest w książce Patriarchowie i Prorocy. Kto to był Samuel? Najkrócej w Piśmie Świętym jest opisany jako wielki prorok pański. Ale śmierć proroka dla narodu była wielką stratą. Odszedł wielki prorok, mąż wiary, znakomity sędzia, wielki przywódca narodu izraelskiego, założyciel szkół prorockich. Naród stracił męża, do którego mógł przychodzić ze wszystkimi problemami. I teraz Dawid, król, kiedy dowiedział się o tym, napisał te słowa:
Już teraz nie mam do kogo pójść tutaj, aby się poradzić. Oczy moje podnoszę do góry, skąd może mi przyjść pomoc. Czy tak samo nie jest dzisiaj? Odchodzą ludzie wiary, zaufania i osobistych doświadczeń z Bogiem. Oczywiście, że wiele razy stałem nad trumną ludzi bardzo wierzących i wydawałoby się, że człowiekowi wystarczy, że ma obietnicę, że to odejście, to rozstanie, to sen, że wszystko się zmieni, ale kogoś już nie ma. Tak jak brakło Samuela. I to nie jest żal z tego powodu, jaka przyszłość, ale tego, że już nie ma nawet z kim porozmawiać. I ta myśl jest właśnie w tym psalmie. Starzy nosiciele sztandaru wiedzieli, co oznacza walczyć w modlitwie z Bogiem i doświadczali wylania Ducha Świętego. Jednak oni pomarli i odeszli ze swoich stanowisk pracy. Kto zajmie ich miejsce? Przyszło nowe pokolenie. Czy oni są nawróceni? Jest to cytat z wybranych poselstw. Nie tak dawno taka niebieska książka, nie zdaje się, trzy tomy wydane. Co zawiera obietnica Boża pomocy Bożej, obietnice pomocy Bożej, szczególnie u proroka Izajasza, w 40 rozdziale od 28 wiersza. I tutaj Izajasz mówi: czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Lecz ci, którzy ufają w Panu. Bóg pragnie, abyśmy Mu całkowicie zaufali. Nie mieli cienia wątpliwości, że może być coś, w czym Bóg nie może pomóc. Takich rzeczy u Boga nie ma. On faktycznie jest wszechmogący. Prorok Izajasz, 49 rozdział, wiersz 15 i 16, też bardzo znane słowa. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieckiem swojego łona? Wtedy takie słowa mogły być napisane, dzisiaj prawdopodobnie by ich nie było. I dalej mówi, choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. I czy znajdziesz kobietę, która by zostawiła swoje dziecko w liczbie pojedynczej? A Pan Bóg, gdy siebie przedstawia, to mówi, choćby nawet wszystkie kobiety, choćby miłość macierzyńska tak stała się zimna jak stal, to ja ciebie nie opuszczę. Dalej mówi, oto na dłoniach jesteś wyrysowany. Życie twoje zawsze jest przede mną.
I to są te obietnice, których nam nie wolno nigdy zapomnieć, do których powinniśmy wracać wtedy, kiedy przychodzą jakieś problemy. A Pan Jezus to w krótkim zdaniu, na koniec Ewangelii Mateusza, to jest ostatnie zdanie Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, a oto ja jestem z wami każdego dnia aż do skończenia świata. Pan Jezus nie powiedział, ja będę z wami, ale ja jestem z wami w czasie teraźniejszym i nie mówi, mówi każdego dnia. Nie będzie takiego dnia, żeby mnie przy tobie nie było. Chyba, że ty pójdziesz na przechadzkę i wtedy, ja ciebie nie zastanę. Jakie wydarzenia skłonią nas do patrzenia w górę? No przed chwilą albo na początku mówiliśmy, jak w bardzo ciężkich sytuacjach znajdzie się świat. Bezradne narody. Strach przed każdym nowym dniem i nowymi wiadomościami. Ale to, ten opis Jezusa Chrystusa nie kończy się tak pesymistycznie. Ale 28 wiersz mówi tak. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się. Podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Gdy to się zacznie dziać, bezradność narodów, strach przed nowymi wieściami, wy podnoście głowy wasze, bo zbliża się wasze odkupienie. Adwentyści dnia siódmego, dzieci Boże, członkowie Kościoła Bożego w tym czasie mają mocno trzymać się tego, który ma moc nad całym światem i wszystko, cały wszechświat utrzymuje w należytym porządku. W wielkim boju czytamy: Chrystus kazał swojemu ludowi obserwować znaki swego drugiego adwentu i radować się, kiedy będą widzieć dowody przyjścia ich króla. A gdy się to pocznie dziać, powiedział: spoglądajcie, podnoście głowy wasze. Skierował ich uwagę na drzewo wypuszczające pączki na wiosnę i powiedział: gdy już pączki wypuszczają, to widząc to, sami wiecie, że lato się zbliża. Tak samo i wy, gdy zobaczycie, że te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że Królestwo Boże jest bliskie. Gdy się to zacznie dziać. Jeszcze jeden cytat, którego bardzo cenię. Dojdziemy do przekonania, że będziemy musieli wypuścić z naszej dłoni wszystkie inne ręce prócz ręki Jezusa Chrystusa. Przyjaciele okażą się zdradliwi i zawiodą nas. Krewni zwiedzeni przez wroga będą przekonani, że służą Bogu, sprzeciwiając się nam i czyniąc wszelkie wysiłki, aby sprowadzić na nas trudności w nadziei, że zaprzemy się swej wiary. Pośród ciemności i niebezpieczeństwa możemy jednak z ufnością powierzyć swą dłoń dłoni Jezusa Chrystusa. Pan Bóg Abrahama wyprowadził w najciemniejszą noc. Kazał mu liczyć gwiazdy. I mówi: tam zobaczysz moją moc. Tam ona jest.
dojdziemy do przekonania, obyśmy jak najszybciej doszli do przekonania, że wszystko to, co świeckie, się skończy, a nastanie wieczne Królestwo Boże. Musimy spojrzeć w niebo i nabrać sił duchowych, a musimy spoglądać w niebo, aby nabrać sił duchowych. Dzięki temu spojrzeniu dziś istnieją te same gwiazdy, na które oglądał Abraham. Ten sam Bóg trzyma ich w swoich dłoniach. Dzisiaj są te same obietnice, których mocno chwytali się mężowie Boży w przeszłości. Im jest ciemniej, tym więcej widzimy gwiazd. Im trudniejsze doświadczenia, które musimy przeżywać, tym więcej możemy dostrzec Bożych obietnic. Jezus bardziej kocha swoje dzieci niż wszystkie matki na ziemi. Każda stroskana dusza, która spojrzy w niebo, znajdzie pomoc u Boga. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię, mówi Dawid. I niech tak stanie się w naszym życiu. Każdego dnia, kiedy budzimy się, abyśmy z tą nadzieją, z tą wiarą, że Pan jest i Pan będzie nas prowadził, a my ze swej strony starajmy się Mu być wiernym, posłusznym dzieckiem. I niech tak stanie się w naszym życiu każdego dnia. Amen. Amen.